Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Bayonetta 2. Chapter 14 już, Witch Hunt. Zaczynamy chyba, co? Shop oczywiście, wiecie co, odwiedziłem, ale brakuje mi niestety 5000 orbów do albo kupienia serca, albo po prostu do jakiegoś akcesorium, więc no wyszedłem. Przedmioty leczące zostały te, co miałem w ostatnim odcinku, tam praktycznie, znaczy praktycznie nic tam nie użyłem. Więc nie musiałem nic dokupywać specjalnie. Z czego się też cieszę, bo nie musiałem na to także tracić pieniędzy. One dużo nie kosztują, ale... To są chyba te roboty, które były na samym początku. Te mechy takie. Tak, na pewno to są te mechy. Okej, no dobrze, zaczynamy. Mam nadzieję, że w tym mechu będziemy o wiele bardziej skuteczni przeciwko naszym wrogom. Bardzo szybko powinniśmy się z nimi uporać. Zobaczmy. No nie powiem, moc posiadają, na pewno. Zobaczcie, jak siekamy te duże takie osobniki. No, praktycznie padają jak muchy. Tak, na pewno są lepsze niż jakbyśmy mieli walczyć tutaj na po prostu naszą zwykłą tam bronią. Oj, dostałem niestety. O tych małych to w ogóle nie wspominam, bo oni to tam nie są w ogóle żadnym wyzwaniem, praktycznie możemy ich deptać. Ci więksi troszeczkę tam, wiecie, no są wytrwalsi, ale i tak idzie o wiele szybciej to. Gdybyśmy nie mieli tego mecha właśnie. Okej, okay, mamy cię z głowy. Jak wygląda tu sytuacja? Jeszcze bym mógł te orby pozbierać, te ringi. Tutaj widziałem, pełno tego leżało. Dobra, chyba jest. Możemy lecieć, nie? Mogę także użyć swojego specjalnego ataku. No jeszcze... Oj, a dobra, zrobiłem unik przez przypadek. Chciałem po prostu szybciej, wiecie co, przelecieć. No i dobrze, dobra, użyjemy, wiecie co, ataku naszego specjalnego. Zobaczymy. No z tym jeszcze specjalnym atakiem to naprawdę moc powinna być konkretna. Szkoda, że tak krótko to trwa niestety. No i po zabawie chyba, co? Czy jeszcze żyjesz? Nie. Już go mamy z głowy. Dawać mi te ringi. Tu jest jeszcze jeden. Ten jest chyba większy, tak mi się wydaje. Na pewno tak, bo ma nawet pasek zdrowia. Więc to jest taki boss. Uwaga, unik i okej. Okay. Ciśniemy go, ciśniemy go. Po zabawie. Lecę dalej. Dobra, wiecie co? Chyba musimy szybko tutaj przebiec. Nie chciałbym tutaj za bardzo przeszkadzać naszej koleżance, która tam go tłucze. Muszę uważać na te takie, nie wiem, świecące pola, bo albo z nich, znaczy nie, z nich chyba wychodzą, albo po prostu w te miejsca, znaczy nie wiem dokładnie, wydawało mi się, że w te miejsca uderzają jakieś meteory, ale chyba się myliłem. O, tu jest skrzynia, pewnie kilka takich skrzyń też minęłem, mogę się założyć. Tu jest kolejna. Nie. Chodź, wróć. Weź lizaczka. Fajnie, tych lizaczków już trochę jest, ale to dobrze, zostawimy sobie je. Chciałbym je zostawić na głównego bossa, ostatecznego już. Dobrze, jedziemy z tobą. Trochę tych pasków widzę, że masz.
jedziemy spokojnie. Powinniśmy sobie jakoś dać radę. Okej, jeden już prawie zszedł. Jeszcze nie wiem ile tam jest. Chyba z dwa albo z trzy pastki na pewno. Okej, jeden jest. Jeszcze troszeczkę i lecimy z tobą. Teraz się troszeczkę ponawalamy. Mam nadzieję, że jak najwięcej uda mi się tutaj tych ciosów wyprowadzić właśnie w tym super ataku. No a to już ostatni pasek, czyli miał ogólnie chyba 3. Ależ piękny unik z jego strony, znaczy jego strony, on chyba się przewrócił, ale przy okazji wyrzucił jakieś rakietki. Trochę życia mi zeszło, muszę teraz... Wow! Skąd te rakiety się wzięły? Myślałem, że one tam już wiecie co nas nie trafią, ale widzę, że są jakieś dziwnie naprowadzające. Powinniśmy go mieć już z głowy. No dawaj. Uda mi się? Udało się. Super. Boss pokonany. Nie wiem czy to wszyscy. Czy jeszcze będziemy z kimś walczyć. A jednak no jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Moi drodzy, uwaga. Dobra, trochę tych uników się udało. Teraz dobrze by było to przebić, nie? Użyłem tego niepotrzebnie troszeczkę. Trochę zmarnowałem tej mocy. Co to jest w ogóle? Jakiś dziwny statek. Wiecie co? Troszeczkę mi to przypomina, teraz tak sobie przypomniałem Asure Wrath. Kiedyś nagrywałem, ale to jeszcze na innym kanale. I tam były takie dziwne statki, właśnie Goma, całym tym takim... Goma to była chyba właśnie taka jakaś dziwna istota, która mieszkała w kuli ziemskiej. W ogóle tam ta gra była masakrycznie... No tam to było praktycznie jakbyśmy film oglądali. Zero praktycznie gameplayu. A więcej takich cutscenek i quick time eventów. Oj, dobra, wiecie co? Nie ma co. Tutaj użyję sobie po jednym może takim leczącym przedmiocie i po jednym takim wspomagającym. Nie będziemy ryzykować, bo już tutaj mało mi tego życia zostało. Nie chciałbym teraz przy samym końcu zginąć. No chodź. Co ty tam kombinujesz? Unik? Pięknie. Wyszedł. Jeszcze troszeczkę powiadasz, tak? Jeszcze trochę, rzeczywiście. Nie ma co. Kończymy zabawę. No pięknie. Myślałem, że to już będzie koniec, ale jednak jeszcze wiecie co, chyba czeka nas jeden boss. Nie wiem ile jeszcze będzie tych tak naprawdę bossów. Dobrze, że życie mam całe. No tutaj szybko schodzi, muszę przyznać. Uwaga, coś tam kombinują. Komu schodzi te życie, tylko najgorsze jest to, że on co chwilkę tak jakby odchyla się od nas i musimy na nowo do niego podbiec. Teraz coś jakoś dziwnie nie obrywał, coś tam jakby, nie wiem, przez chwilę miało osłonę czy co, czy ja po prostu nie trafiałem, ciężko było mi trafić może. Okej, w te macki już prościej jest zrobić. O, teraz, super. Troszeczkę go ponawalamy. Mam pasek uzupełniony.
Nie chciałbym go też skrzanić za bardzo. Jak najbliżej do niego podejść. O, właśnie teraz może. No, jeszcze troszeczkę, kurczę. Nawet nie spojrzałem, że tak dużo mu zabraliśmy. Mam cię chyba, co? Pięknie. Słuchajcie, kolejny boss. No trochę tych bossów w tej rundzie było, muszę przyznać. Ale w tym mechu naprawdę szybko to poszło. No i oczywiście chapter 14 Witch Hunt zaliczony. Kilka medali, dwóch tylko nie zdobyliśmy chyba. Super. No teraz na pewno mam już ponad 100 tysięcy, więc będę mógł zakupić jakieś tam akcesorium lub te serce. No teraz się zastanawiam, ale okej. Okay. Jeśli wam się oczywiście podobał odcinek, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!